Cześć widzowie. Niedawno kupiłem sobie samolot pyramerski i miałem na nim do tej pory kilka ciekawych starć, to jest pierwsze z nich. A ciekawe jest dlatego, że przeciwnik stosował manewr, który zwykle ja wykonuję i nie mam tu na myśli Hinerikomi. No to lećmy. Wznosiłem się więc, żeby go oszukać, to udawałem, że jestem wypalony z energii poprzez puszczenie dymku aerodynamicznego, akrobatycznego. No i tu mnie przeciwnik próbuje od dołu znienacka wziąć na czołówkę, którą ja wymijam. Przechodzimy do climbing spiral, ja Hinerikomi kierujące nos samolotu w dół. O i teraz zaczyna się UV manewr. Tu się przeciwnik dość ładnie wywinął. Ewentualnie noob shielda miał. A jeszcze się nie zaczyna. Przyszliśmy w Rolling Scissors takie, ale widziałem, że on tam próbuje przemknąć za mną i skontrowałem to poprzez nurknięcie pod przeciwnikiem. O, teraz się dzieje. O, manewr. Mianowicie są to opadające nożyce. I powiem szczerze, w tych opadających nożycach UF Jak-9T radził sobie nawet nieźle. Tutaj się na nim tylko zabłyskało, ale efektu nie ma. I znów przejście w Rolling Scissors i przejście w opadające nożyce. Ale teraz to ja mu już tak trochę na ogon wszedłem. No i będzie się musiał postarać, żeby mnie strząsnąć. No, machanie sterem kierunku lewo-prawo tylko spowoduje najwyżej, że nie trafię, ale nie poprawi jego pozycji. O, bardzo ładne przejście w przeciwną stronę opadającymi nożycami. Jak widzicie, kiedy się wykonuje ten manewr, dobrze, to są trudności ze śledzeniem przez przeciwnika, tak jak ja to miałem. Ale to, że jest trudne, nie znaczy, że niewykonalne. Poza tym prędzej czy później przy opadających nożycach no po prostu wysokość się skończy i się doleci do gleby. No i powstaje pytanie, co wtedy? A tak sytuacja prezentuje się z widoku Death Knighta. Wcześniej spizgałem mu Ogura I-185 oraz UA-5FN, więc on mi raczej nie odpuści. Zaatakowałem Junkersa, on to zobaczył i próbuje wykorzystać sytuację, a ja w tym momencie puściłem dymki, udając, że mi się kończy energia. O kurde. Co tu się stało? O. Po to, żeby zachęcić go do ataku. No, przeciwnik widzi, że chyba nie da rady. Myślał, że ja idę na czołówkę, ja myślałem z kolei, że on pójdzie. No i żeśmy zrobili takie podwójne mijanie się. Teraz przechodzi Split SM do ataku. Ja wychodzę na pozycję, on to widzi i bardzo ładnie robi unik. Teraz przechodzi w nożyce, jak zobaczył, że będę go mijał z prawej strony. Ja zobaczyłem, że on chce zrobić przejście nożyc, więc odbiłem na górę. A teraz odbiłem pod niego, no i dzięki temu się minęliśmy. No ale to było z jego strony dobrym manewrem. Co by nie mówić, teraz split S w kolejne przejście.
nożyc chyba już opadających. Trochę go tam drasnąłem, ale właściwie nic mu się nie stało. Chociaż chwilę, trochę tam kadłub chyba postrzelany, tak. No ale nic to poważnego nie jest. No tutaj tylko posparczyło na nim i splitesem w kolejne przejście opadających nożyc. I znów splites do opadających nożyc. Ale powoli zaczyna się już kończyć pułap i tak w nieskończoność tych opadających nożyc wykonywać się nie da. A przewagi pozycji Death Knight nie zyskuje. Za to manewruję na tyle dobrze, że i ja nie mam okazji strzeleckiej. Tu już byliśmy chyba trochę za blisko pod spawnem przeciwniku, więc się zdecydowałem nieco oddalić. A nie, co ja mu gadam, został przeciwnik spizgany. Jest, że stracony samolot. No i tak to się zakończyło. Mam nadzieję, że się Wam podobało, a jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. No i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!